Kantyna SS w KL Auschwitz. Panie i panowie, powitajmy aplauzem w obozowym inwentarzu siedmiu krasnoludków z Transylwanii. Popatrzcie na ich przezabawną nagość, genetyczną karłowatość. Jestem nimi urzeczony. Pozwólmy zachować kolorowe, sceniczne ubiory, a będą nam pięknie śpiewać piosenki o miłości. Te baśniowe twory nie spotkały na swojej drodze królewny Śnieżki, a wujka Pepi. Jak to mówią moi miłsińscy podopieczni, bliźnięta jednojajowe z ogrodu zoologicznego, im właśnie przynoszę ubranka i słodycze, niosę ratunek z wysoka. Chronię w rewirze, o którym więźniowie szepczą, że jest poczekalnią do krematorium, co nie jest prawdą. Rzadkie zwierzęta doświadczalne oszczędzam, bo dobrotliwy ze mnie doktor Mefisto na przyjęciu bożonarodzeniowym jestem dumny, że to Niemcy dały światu choinkę i wysoką kulturę. Cieszą mnie przedstawienia teatralne, to strawa dla ducha, a dla ciała wieczorki taneczne zjednujący nas wspólny posiłek, jazda konna, przejażdżki bryczką dla naszych żon i dzieci, filmowy poranek o kocie w butach, przy wesołych nutach sprzyjającej pogodzie.